Hallo, liebe Schlesier, Zuschauer, ich grüße Sie ganz herzlich. Cześć, kochani widzowie. Nazywam się Sonia Christin, pochodzę z Niemiec i mogę Wam powiedzieć, że jestem trzeci raz w Polsce. Cieszę się niesamowicie, że znowu mogę być z Wami i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda i dużo promieni słonecznych. Życzę dobrej zabawy, jeżeli jesteście dzisiaj z nami. Dziękuję i serdecznie zapraszam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sonia, czy przybywa Ci fanów po Twoich występach w Polsce? Występy za granicą są dla mnie bardzo ekscytujące. Jeżeli występuję na przykład w Polsce, na Śląsku, mogę powiedzieć, że otrzymuję dużo listów i maili od swoich wielbicieli. One przychodzą do mnie, a ja chętnie na nie odpowiadam. Dzięki temu przybywa mi coraz więcej fanów. Pozdrawiam serdecznie. Rostomili Muzykantenstadl w Jankowicach to impreza, kieromo wszystkie pod sobą. Dobrze gadam, Aldona? Ja dobrze godasz. Ja? A dobrze tańcuję, bo my dzisiaj razem potańcowali, nie? Ja dobrze tańcujesz, bardzo mi się podobało. Ja? Kochani Państwo, dzisiaj były tak, oprócz szlagierowej muzyki, sztandy, tutaj Lowo, wszyscy z paryzolami lotali tam, a nazot. Dziążki tańczyły, Rafał śpiewał Przepis na lato, ja? Przepis na lato i nie jedno, jeszcze pora innych fajnych piosenek, ale wszystko po śluńsku, zawsze. Bardzo dobrze. Słuchaj, Aldona, ja Cię jeszcze raz zapytam, jaki jest Twój przepis na lato? Mój przepis na lato? Jorzek jest zawsze aktywno. Lubię biegać, jeżdża na kole i robię inne rzeczy, skokom dużo, to widać na teledysku. Także to jest mój przepis na lato, be active. O, be active, słuchajcie, to było richtig po śląsku. Be active, przepis na lato i to przepis Aldony, jednego z aniołeczków Rafała Linsnera. Słuchaj, Aldona, a jakbyś tak, a na lotni byś pofurgała trochę, ja? Ja pofurgałabym na lotni, bez problemu, ja. Zrapałem najchętniej, zrapałem. Albo na spadochronie. Ja na spadochronie? Też. Słuchajcie, łona skoko, loto na lotni, śpiewo i tańcuje. Ja już nie wiem, jak tak dalej pójdzie, to na Cię wygryzie, Rafał, ja?
Nie wygryza, nie mam takiego zamiaru, póki co Rafał tu jest szefem, my są ino aniołki. Wiesz, podobno jest najlepszą strefaka i nie widać gęby szefa. Jest to prawda? My mamy do siebie pełne zaufanie i współpracujemy zawsze na 100%. Słuchajcie, czyli tak, aniołki podsłuchiwały, zgadzają się z tym wszystkim. Aldona, powiedz tak na koniec, gdybyś miała zostać gwiazdą Listy Śląskich Szlagierów, taką numer jeden, co byś zaśpiewała? Jerzek jest szlagierowo działucha, co ja bym zaśpiewała? Myślę, że jakiś utwór Rafała. Nie byłoby to chyba Ja ci przaję, a ty mnie? Uuu, to mi tu wygląda na jakiś szlagierowy romans, proszę Państwa, ale muszę Cię zapytać jeszcze raz. Nie, Ty możesz zaśpiewać swój szlagier, a nie szlagier, szlagier Rafała. Ja nie mam jeszcze swoich szlagierów. To daj no tytuł tego szlagieru. Przede mną. Kochani Państwo, jej szlagier Wszystko przede mną, a przed Państwem jak zawsze Lista Śląskich Szlagierów. Dziękujemy, oglądajcie nas zawsze w niedzielę o godzinie 20:25. Roztomili Ludkowie, w dalszym ciągu gościmy na pierwszym śląskim Musikantenstadl w Jankowicach. Telewizja TVS i Lista Śląskich Szlagierów odwiedziła to piękne miejsce. Tu się działo dzisiaj niesamowicie, a moimi gośćmi są pani... Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Halina Karwot. Witam serdecznie oraz... Nina Roje, główny specjalista do spraw kultury. Proszę Państwa, naprawdę wielkie podziękowania i wielki szacunek dla organizatorów tej pięknej imprezy. Powiedzcie Panie, jaki jest przepis, żeby zrobić tak wspaniałą szlagierową imprezę? Ten przepis już trwa dobrych parę lat, także my robimy imprezy różne. Taki muzykalny sztab jest po raz pierwszy u nas, ale myślę, że nie ostatni. Już mamy zapewnienia kolejnych sponsorów, że robimy w przyszłym roku już na 100% kolejną taką imprezę, ale w Świerklanach. A na naszych scenach gościły zespoły polskie z tej górnej półki, zespoły zagraniczne, Bad Boys Blue Boniem, Francesco Napoli, no brawo, Gypsy King, London Beach, także same gwiazdy. A kto z Listy Śląskich Szlagierów gościł? Oj, bardzo dużo zespołów, nie sposób, nie sposób. No dzisiaj na przykład Rafał Linster. Dokładnie. Proszę mi powiedzieć, Pani jako organizatorka bardzo prężna, jak dzisiaj przeżywa Pani tę imprezę? Szczerze mówiąc, jestem zachwycona, ponieważ spodziewałam się dużej frekwencji, natomiast to, co się dzisiaj dzieje, jest niesamowite, wspaniałe i jak na pierwszą taką imprezę, myślę, że to jest niezły początek i kolejne będą jeszcze lepsze. Kochani Państwo, ja życzę Paniom takich imprez całe mnóstwo, jedna po drugiej i oczywiście Wam, Roztomili Ludkowie, pokażemy skrót z pierwszego Musikantenstadl w Jankowicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jestem Selina, a to jest Loren. Pochodzimy z Niemiec i cieszymy się bardzo, że możemy tutaj śpiewać. Czy to jest Wasz pierwszy występ w Polsce? Nie byłyśmy jeszcze w Polsce, ale zaraz wejdziemy na scenę i damy czadu. Hallo Welt, hier ist was los und irgendwann sind auch wir zweimal groß. Hallo Welt, wir brauchen dich. Du hilfst uns beiden weiter sicherlich. Aber alles macht uns Freude, denn wir singen gern. Wir beide wünschen uns dabei so sehr, dass es alle Zeit so wär. Hallo Welt, jetzt kommen wir, sind zwar noch jung, stehen doch schon hier. Hallo Welt, jetzt kommt Musik, denn wir singen heute das Lied vom Glück. Hallo Welt, hier ist was los und irgendwann sind auch wir zweimal groß. Hallo Welt, wir brauchen dich, denn du hilfst uns beiden weiter sicherlich. Hallo Welt, jetzt kommen wir, zwar noch jung, stehen doch schon hier. Hallo Welt, jetzt kommt Musik, denn wir singen heute das Lied vom Glück.
się! Przepis na lato, dla siebie mam, jo dobrze życza wam, niech słonko świeci nam. Przepis na lato, tyż głowo smą, na urlop nigdy nie jedź są. Wójt gminy Świerklany, pan Antoni Mrowiec. A! Czy ja mogę pana porwać? Ino mi się nie stroć, ciocha. Z panem wójtem, uwaga. Tak jest. Zapraszam pana na scenę do nas. Ponieważ pan przyczynił się również do powstania. Proszę państwa, oklaski dla wójta. Pan jest świadomy tego, że zjechało się tu masę ludzi. Nie tylko z okolicy, ale z bardzo daleka. Żeby ten pierwszy śląski muzykantenstadel, co się tu uwozł, zrobiło podziwiać. Co pan o tym sądzi? Ja myślę, że impreza jest bardzo potrzebna, bo kultura śląska się składa z kultury niemieckiej, z kultury, tak kultury czeskiej i kultury polskiej. I taka zmiana może zadowolić wszystkich tutaj. Ach, co to była za biesiada. Słuchajcie, gwiazdy niemieckich szlagierowych scen. No było po prostu rewelacyjnie, jak to u nas godają, było przednie. Słuchajcie, fani nie zawiedli, bawili się bardzo dobrze i osądza, że nie pierwszy i nie ostatni raz. Słuchajcie, kochani, na kolejną biesiadę, lecz z wykonawcami Listy Śląskich Szlagierów, zaproszę państwa już 21 września. Gdzie odbędzie się biesiada? Powiem, biesiada będzie w Bytomiu, kochani państwo. Szczegóły już niebawem, a wy bądźcie z nami.